Chcę podkreślić, że Wydział Oświaty wspólnie z partnerami i z Politechniką Opolską i z pracodawcami podejmował wiele działań, żeby po prostu rozwijać szkolnictwo zawodowe miasta Opola. Jednym z takich przedsięwzięć były właśnie klasy patronackie. Klasy patronackie pod patronatem tutaj Politechniki Opolskiej. Ja bardzo dziękuję za taką współpracę, właśnie za takie zaangażowanie, bo w chwili obecnej bez pracodawców, bez wyższych uczelni technicznych nie jest możliwa prawidłowa realizacja szkolnictwa zawodowego. Pierwszy rok współpracy Opolskich Szkół Technicznych i Politechniki Opolskiej, współpracy absolutnie udanej z wieloma ciekawymi doświadczeniami. To jest pewna wizja czegoś, co do tej pory istniało tylko w projektach, w pewnych dyskusjach, to udało się zrealizować i doświadczenia są bardzo ciekawe. Mamy zarówno wiele pozytywów, jak i też refleksje po tym pierwszym roku, co można poprawiać, ale absolutnie Politechnika Opolska, rektor Politechniki Opolskiej podjął tutaj pionierskie działanie, odpowiedział na pewne wyzwanie, które wiąże się z potrzebami miasta. Wpisał doskonale strategię rozwoju Politechniki Opolskiej w strategię rozwoju Opola i to jest dowód na to, jak partnersko, jak mocno, jak silnie ze sobą współpracujemy. No ja jestem kierownikiem Katedry Pojazdów Drogowych i z racji tej głównie współpracujemy ze szkołą, zespołem szkół mechanicznych, czyli z uczniami pana dyrektora Januszko, który już od lat współpracuje z nami i to odwiedzanie przez uczniów naszej katedry czy naszych pracowni jest niczym specjalnym. W tej chwili to jak gdyby w pewnym sensie zostało zalegalizowane i ci uczniowie bardzo chętnie do nas przychodzą, bo mogą po pierwsze zobaczyć to, czego nie mają u siebie, po drugie no, mogą zobaczyć warunki, w jakich mogą się w przyszłości uczyć. No, w tym roku jeszcze się udało nam przekazać zespołowi szkół mechanicznych samochód, który ma pewną historię, bo to jest samochód Alfa Romeo, którym jeździł rektor Politechniki Opolskiej, profesor Suchy. Politechnika Opolska.